Regulacje dotyczące prawa autorskiego w Unii Europejskiej kształtowały się w okolicach 2001 roku, czyli wtedy, kiedy powstała Wikipedia. Wówczas na świecie istniało 20 parę milionów stron. Obecnie mamy ponad 1,5 miliarda. To dosyć zrozumiałe, że obecne regulacje są w związku z czym troszeczkę archaiczne. I doskonale, że trwa dyskusja na temat reformy prawa autorskiego w Parlamencie Europejskim. Niestety problem z obecną dyskusją polega troszkę na tym, że nie zauważa się, w jak dużym stopniu rozwinęła się kultura prosumencka. Czyli taka, która opiera się na tym, że ludzie zarówno konsumują media, czyli czytają, oglądają, jak i je produkują. To tak zwana kultura remiksu, opierająca się chociażby na tym, że możemy wziąć fragment symfonii Beethovena i dołożyć do niej własny tekst, własny rap. Czy że możemy stworzyć mema internetowego? Czy że ludzie wspólnie mogą tworzyć największą na świecie encyklopedię internetową? Jeżeli chcielibyśmy mówić o sensownej reformie prawa autorskiego, musimy to brać pod uwagę, że ta kultura prosumencka i remiksu powinny być pielęgnowane i zachowane. Problem, który widzę szczególnie mocno z obecną reformą prawa autorskiego, polega na dwóch rzeczach tak naprawdę. Pierwsza, niestety nie wychodzi się naprzeciw potrzebie zwiększenia tzw. wolności panoramy, czyli chociażby obecna reforma nie uwzględnia tego, że powinniśmy móc dzielić się zdjęciami pomników, dzieł architektonicznych, że na potrzeby dzielenia się z całą ludzkością wspólnym dorobkiem kulturowym powinniśmy mieć szczególne klauzule to właśnie umożliwiające. I drugi, równie poważny, jeśli nie poważniejszy problem polega na tym, że są zakusy, żeby troszkę zmienić model radzenia sobie z naruszeniami praw autorskich. Oczywiście z naruszeniami trzeba walczyć, ale obecny model, w którym wymagało się od właściciela praw autorskich zgłaszania, że nastąpiło naruszenie i wydawca po takim zgłoszeniu ten naruszający materiał musiał zdjąć, miał całkiem sporą rację bytu i spory sens. Natomiast proponowany model niestety prawdopodobnie może prowadzić do tego, że będą powstawały algorytmiczne mechanizmy, które będą tego rodzaju naruszenia lub pseudonaruszenia próbować zdejmować troszkę z wyprzedzeniem, czyli zanim de facto do jakiegokolwiek naruszenia być może dojdzie. Mówi się, że mogą to być filtry treści, ale tego rodzaju rozwiązania mogą być różne, to niekoniecznie muszą być filtry. Ważne, aby regulacje nie narzucały na właścicieli witryn obowiązku filtrowania w jakikolwiek sposób, a także aby nie tworzyły zachęt do tego, aby algorytmy decydowały o tym, co można umieścić, a czego nie. Dlatego, że obecnie istniejące technologie i algorytmy są bardzo dalece niedoskonałe. Nie da się skutecznie filtrować treści w sposób, który umożliwiałby robienie tego w sposób bezawaryjny, czyli nie prowadzący do licznych pomyłek. Co więcej, nie powinno się oczekiwać od wydawców witryn internetowych, że będą musieli tego rodzaju obowiązek na siebie brać, a jak nie, to potencjalnie już będą zagrożeni pozwami. Dlatego te dwa obszary uważam za szczególnie istotne. Wolność panoramy i pozostawienie obecnego systemu, w którym zgłoszenia naruszeń praw autorskich zgłasza się, a wówczas są usuwane, aby nie powstał system, w którym wydawcy będą musieli tego rodzaju treści z wyprzedzeniem próbować odgadnąć i nie dopuścić do ich publikacji.